Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam do wspierania kanału na patronite.pl/Sekielski. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do udostępniania tego nagrania, do lajkowania. I również zachęcam osoby, które chcą wystąpić tutaj w tym programie do szukania. Nie trzeba szukać kontaktu specjalnie, bo mail jest w opisie tego odcinka podany. Można mnie znaleźć przez Instagrama, przez Facebooka, przez TikToka. I na początek jeszcze trochę prywaty, bo niedawno wydałem książkę. Napisałem ją wspólnie z Małgorzatą Serafin. To jest książka Jest OK, to dlaczego nie chcę żyć. Książka o depresji, natomiast pod tą depresją kryją się różne rzeczy. Często kryje się alkohol, często kryją się problemy w domu rodzinnym. To jest 14 rozmów z bardzo fajnymi, ciekawymi ludźmi, bardzo różnymi. Pokazuje, że tak samo jak alkoholizm jest bardzo demokratyczną chorobą, to depresja ma tak samo, stety albo niestety. I już wracam do ciebie. Dzień dobry, Andrzeju. Witam. Andrzej, powiedziałeś przed chwilą, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, że wydaje ci się, że ty się urodziłeś alkoholikiem. No tak się mam wrażenie. Ciekawe. Analizując swoje życie, to tak właśnie wyglądało, bo szczególnych powodów picia nie miałem, żeby zaczynać jakichś drastycznych spraw. Czy nawet w domu, ale nie było takiego alkoholizmu, żeby brać wzór z tego. Po prostu popłynąłem. A co to znaczy, że alkoholizm musi mieć jakiś wzór? Nie, żeby... powiedzmy, że ktoś się wywodzi z rodziny alkoholowej i tak dalej. Nie? Ale ty się wywodzisz z rodziny alkoholowej, czy nie? Nie. No ojciec pił. Ojciec pił, ale ojciec, mówię, ojciec pił, bardzo, był człowiekiem bardzo spokojnym. Jeżeli pił, no pił w domu. Wypił trochę, pożył się. Ja też piłem w domu. No ja rozumiem, ale... No nie było takich jakichś drastycznych sytuacji, które by mogły wpłynąć. Ja na przykład z nim nie piłem. W życiu nikogo nie uderzyłem. No, mój ojciec też nie uderzył, też mnie nie wyzywał. I ja też z nim nie piłem, bo ja w ogóle nie lubiłem pić w domu. Moje picie się głównie polegało na piciu poza domem. Najpierw w młodości to było picie poza domem, dlatego że byli koledzy. Piliśmy w restauracjach, w klubach tam, czy nawet w parku latem wino. A później, jak już się ożeniłem, to po prostu żona nie piła nigdy. Nie tolerowała tego i nie miałem tego komfortu picia, żeby pić w domu. Było to raczej zwalczane przez nią od samego początku. Dlatego ja piłem zawsze na zewnątrz. Zawsze poza domem. I to też było powodem tego też z jednej strony, że nie mogąc wrócić pijany, żeby tam po prostu sobie wyjść później, no to znikałem na 2-3 dni na przykład. Piłem 2-3 dni na tyle, ile mi pozdrowiło zdrowie. Często wyjeżdżałem poza miasto, bo był taki czas, że budowaliśmy dom w takim systemie trochę gospodarczym. I jak Andrzej zapijał, no to nie było tego, nic tam się nie działo i żona też parę razy było, że wyszła na miasto, żeby mnie zgarnąć z tego miasta. Nie? To, żeby mieć ten komfort, to wsiadałem w pociąg sobie, jechałem do Poznania 30 km i tam już byłem nieosiągalny. Ale jechałeś tam, tam była ta budowa tego domu? Nie. Budowę domu prowadziłem szamotułę, ale tam wyjeżdżałem, żeby się napić. Żeby spokojnie się napić po prostu, nie? To ja znikałem. Potem bo nieraz... ci żona mędziła nad głową. No właśnie, bo jeżeli żona mi tam gdzieś w Szamotułach, było małe miasto, 3-4 restauracje, zawsze mogła mnie znaleźć. Nie? A w Poznaniu już nie byłem nieuchwytny. Hmm. Tak samo często bywało, często, nie często, ale bywało tak, że jadąc tym pociągiem, nie, wracając z Poznania, nie wysiadałem w Poznaniu, tylko jadłem do Szczecina na przykład, kogoś poznałem w pociągu. Był alkohol, bo to w pociągach też wtedy alkohol roznosili. To jadłem do Szczecina na przykład, czy budziłem się w Sieradzu, nie wiedząc, gdzie wolę to miasto, bo w Polsce się znajduje to miasto. Bo jechałem do Poznania, żeby było towarzystwo, to pojechałem sobie dalej. Taki po prostu... Czy ty dostawałeś takie korby po prostu? Takie korby po prostu, jak w alkoholu, a wiedziałem, że w domu nie będę miał tego komfortu, no więc wyjeżdżałem sobie dalej. Nie? A jak to się zaczęło, powiedz? Jak byłeś nastolatkiem, to co? Poszedłeś sobie z kumplami na pierwsze jakieś picie? Wiesz co, pierwszy alkohol był w wieku 15 lat, w Andrzejki, to pamiętam dokładnie. Nasza klasa nie miała, to była zabawa, dyskoteka w szkole Andrzejkowa. Nasza klasa nie miała. Nie pamiętam teraz takiego powodu, ale myśmy nie mieli tej imprezy. No i spotkaliśmy się w trzech, umówiliśmy się w trzech po południu i jeden z kolegów przyniósł dwa wina.
Nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie nawet. Tak, to było pewnie wino marki wino. Tak? Wino marki wino oczywiście, tak się wtedy pijało. Nie? Mi pomimo, że myśmy pieniądze później mieli, to i tak piliśmy wino marki wino. No, taka moda była. No i przyniósł te dwie butelki tego wina i wypiliśmy te dwie butelki, nawet nie pamiętam czy do końca, ale na drugi dzień jeszcze byłem pijany. Nie? To był taki pierwszy alkohol. Nie? A później to weszło właśnie takie życie. Ja mając lat 17 zacząłem grać w zespole muzycznym. Na czym grałeś? Na gitarze. I co sobota praktycznie graliśmy. No to już było, mieliśmy w umowie nawet litr wódki. Kolację litr wódki była w umowie dla zespołu. To już tam ten alkohol był. A to jakieś imprezy odskakiwałeś, takie typu wesela bardziej, tak? Wesela właśnie, raczej nie. Zabawy taneczne, jakieś tam studniówki, czy karnawałowe zabawy. Czyli to nie było takie rock'n'rollowe życie, tylko takie bardziej nie. Muzyka popularna. Tak, popularna właśnie, typu smoki, takie te rzeczy w tych tamtych czasach. Nie? Takie taneczne bardziej utwory. No i tam już był ten co tygodniowe picie było. Nie? W tygodniu raczej nie piliśmy, bo pracowaliśmy, ja miałem taką grupę kolegów, bardzo przyjaciół, bardzo bliskich i pracowaliśmy po 10 godzin, ciężko, żeby zarobić pieniądze lepsze. Także w tygodniu się rzadko pijało. Raczej właśnie te sobotnie imprezy. Jeżeli nie było zabawy, nie grałem, no to spotykałem się z kolegami. Latem szliśmy do parku, każde po winku, takie na ten, potem dyskoteki, nie dyskoteki, takie rzeczy. Nie? To był taki początek mojego picia. Najbardziej się rozkręciłem w piciu, mając lat 19. Dlatego, że miałem, to była ta zima stulecia, odmroziłem sobie palce i miałem 9 miesięcy chorobowego. I zarabiałem bardzo dobre pieniądze na tym chorobę. Miałem podwójną pensję średnią, gdzie pracownik zarabiał. I tam jeszcze do tego poznałem takiego przyjaciela, który miał swój warsztat prywatny, szewski. Także mieliśmy high life. On nie miał żadnego obciążenia, ja miałem wolne i wtedy już było ale picie. Ty mogłeś, bo ty miałeś odmrożone palce u rąk, u stóp? Tak, u rąk. Okay. Dość mocno. Ale funkcjonowałeś normalnie jakoś? Tak, znaczy tak? Te 9 miesięcy byłem na tym chorobowym, bo tak tyle mogłem chorować. A nie jest tak, że ktoś cię musiał obsługiwać, bo nie mogłeś... Nie, tak mocno nie. No mam ten ubytek palca, także z tą gitarą potem już się pokończyło. W ogóle miałem inne plany życiowe, to pokończyły się właśnie przez to, nie? Ale tam właśnie najbardziej popłynąłem. Bo tam mieliśmy już luz totalny. Pieniędzy full, wolne. Nie miałeś co robić w ogóle. No, tak jak koledzy do południa w pracy, no to też, ja też więcej się kręciłem w domu do tego do południa, ale o godzinie 16 już szedłem do kolegi, brałem neseserek, obok był sklep spożywczy, 4 winka i po pracy. Także to wtedy już wtedy w tym wieku 19 lat. To tak się chowało wtedy alkohol do nesesera, żeby nie było widać? Nie, no po prostu no podręcznie, żeby nie iść w ręce, nie żeby tego nie widział. Nie? Mhm. No, szliśmy sobie po pracy na piętro, bo miał piętro i tam już muzyka, to wypite i szło się na miasto wychodziliśmy. Nie? I tam też dalsze picie oczywiście. Nie? Także w tym wieku 19 lat tam już było coraz więcej, nie? Tego alkoholu. No jak później skończyłeś te wolne, zacząłem pracować, to już pracy też popijałem, ale wtedy to jeszcze były takie, to były lata 80., początek lat 80., no to też alkohol był tolerowany w pracy. Wiadomo, tam nikt nikogo nie zwalniał za to, że przypite na przykład, nie? Mhm. Czy ja tam się na nockach, bo pracowałem na 3 zmiany, na nocy to się wypiło, to nikt tego nie widział. No to jakieś wszystko jeszcze było ruchome. Ale z tego picia było naprawdę coraz więcej. Już coraz częściej się upijałem, już nie musiałem jeszcze mieć żadnej okazji. Po prostu szliśmy po pracy do knajpy, żeby się napić, nie? To już było picie takie coraz większe. Ale byłeś singlem wtedy, nie? Wtedy jeszcze byłem singlem. A w wieku 23 lat się ożeniłem i właśnie wtedy zacząłem pić właśnie poza domem więcej. Czy żona nie pozwalała? A żona poznała tak, i co? Wiedziała, że lubisz się napić? Wiedziała, że wypiję, ale to nie, wiesz, jak to się spotykasz raz czy parę razy w tygodniu, no to jest inaczej, nie? Też nie było tych czasów jak teraz, że... A długo byliście ze sobą parą, zanim się... Chyba 3 lata się nie mylę. No czyli miała miejsce, żeby cię poznać, tak? Tak, ale to co innego, jak się widujesz raz na jakiś czas, idziesz razem na imprezę, to można się powstrzymać, tak? Mhm. Ja też pijąc na przykład nie piłem święta. O, to ciekawe. Na przykład, gdzie inni piją właśnie święta, żeby ten, ja właśnie święta nie pijałem. Byłem spędzany z rodziną. Żeby pokazać, że jesteś... Nie, taki... po prostu tak jakoś mi to weszło i to nie było żadne pokazywanie, po prostu sobie odpuszczałem to picie, nie? Mhm. Pomimo, że piłem dużo, to jeszcze te święta nie piłem w ogóle, nie? Byłem z rodziną. No i tak jak mówię, budowaliśmy ten dom, A kiedy ten pierwszy raz, kiedy ty zrozumiałeś, że żeby się napić spokojnie, to musisz gdzieś tam odpalić wrotki i gdzieś się oddalić? No, to tak mówię, bo ja wiem, to się zaczęło tak jak ta budowa, no, że gdzie byłem bardziej potrzebny.
bo jeżeli nie byłem przed tym budową naszą, ten dom chcieliśmy budować, no to wiadomo, no napiłem się, dobra jest jeszcze, nie? Ale potem już byłem potrzebny, bo to mówię, myśmy taki mieli system gospodarczy, gdzie miałem wuja murarza i ja miałem być jako pomocnik. Jeżeli ja mu nie materiału nie naszykowałem, no to nie było budowy, prawda? No to wtedy żona właśnie mi zaczęła szukać, żebym podtrzymać ten całą robotę. Mhm. No i wtedy zacząłem wyjeżdżać właśnie, te wyjazdy się zaczęły właśnie, nie? No ale nawet jeśli nie było wyjazdu, to i tak. A co jej mówiłeś wtedy? Bo to był weekend, rozumiem, tak? Nie, to w tygodniu mogło być. Okay. A praca? No właśnie z tą pracą było różnie. No. Też na początku tolerowano, na przykład w jednej takiej firmie mój kierownik często zbierał takie, jakby nam zobaczył, że jestem wypity czy coś, to musiałem do niego iść, pisać pisemko, że już więcej nie będę, nie? I to miał pewną szufladę tych moich pisemek, nie? Ale jakoś to jeszcze tolerowane było. No ale potem się było coraz gorzej. Potem było coraz gorzej. Najpierw mnie przenieśli z działu na niby na gorszy dział, co w sumie owocowało tym, że z deszczu pod rynę wskoczyłem. Było jeszcze więcej picia. Więcej kolegów było. Więcej kolegów, więcej takie układy były, że trzeba było pić nawet, żeby mieć lepszą pracę na przykład. Nie? Z nimi trzeba było trzymać. Co mi tam w ogóle nie przeszkadzało, bo jakoś lubiłem pić. To. Jakoś to pasowało mi to wszystko. No ale w końcu powiedzieli mi dziękuję. Nie? I to był pierwsze moje zwolnienie z pracy dyscyplinarnej i ostatnie. Ile myślisz wtedy? Myślę, że jakieś 26-27 lat. Nie? To wtedy leciałem dyscyplinarnie z pracy. Po raz pierwszy i ostatni, bo potem byłem dwa razy jeszcze. Mi też podziękowano w pracy, w innych zakładach, ale to już dyskretnie bardziej. Nie? W jednej nawet przywieźli mi dokumenty do domu i powiedzieli, że lepiej nie przychodzę, bo nie ma po co. Nie? Ale to wszystko było za WD? Wszystko za WD. To już wtedy za WD szło. Nie? No dobra, teraz jak zacząłeś te wyjazdy, to robiłeś to jak? Po prostu mówiłeś, że słuchaj, jadę tutaj, bo muszę załatwić sprawę, czy po prostu znikałeś po angielsku? Po prostu znikałem. No, wychodziłem z pracy i znikałem. Marek, wyobraź sobie takie sytuacje. Jestem w domu, w kapciach, w dżinsach, koszulce i wychodzę na papierosa. I coś mi odpieprzyło. Ja w tych laskach pojechałem do Poznania. Nawet butów nie założyłem. Tak jak stałem, poszedłem na dworzec i pojechałem do Poznania się napić. W centrum Poznania nawet mi wtedy policja zatrzymała, żeby co to za człowiek, żeby po centrum Poznania jesienią w laczkach chodzić. Normalnie w kapcie domowe laczki. W tym pojechałem się napić. Także ja nie mówię, że z domu wychodzę, że gdzieś wyjeżdżam, czy gdzieś wychodzę. Ja po prostu po pracy. W pracy wypiliśmy, był apetyt, no to ja tam. A że bywało, że... Po prostu byłeś niedopity, tak? I chciałeś... Niedopity, ja musiałem być pijany mocno. Mnie nie zdawało, że ja wypiję trochę i idę do domu. Ja zawsze do musiałem być mocno napity. Dlatego jak ja wyjeżdżałem, to 3 dni przynajmniej nie było w domu, jakby wypaliłem nieraz. Nieraz wsiadałem w pociąg, był taki pociąg z Moskwy do Berlina, Berolina się nazywał, i tam były szampany, takie małe butelki, szampany i piwo. To nieraz na granicy było 2 razy albo 3 razy mi celnicę wyrzucali, bo to jeszcze nie było strefy Schengen. Ale po na granicy z Niemcami? Tak, z Niemcami. Po prostu siadaliśmy tam do tego warsu, piliśmy sobie za szampany, popijaliśmy piwem i jechaliśmy. Przychodził celnik, paszportem bite. No nie ma, no to do widzenia, to on wysiada. Nie? No i wracaliśmy z powrotem do samym Berolina. Kurczę, jeszcze nie spotkałem osoby, która miała taki styl imprezowania. No właśnie tak to wyglądało u mnie. Nie? I zawsze to piłem coraz bardziej, coraz więcej. Nie? No ale w końcu przyszły już takie momenty, że miałem dosyć tego picia. To już były takie... To był początek lat 90. gdzieś końcówka 80., 90. Gdzie po prostu te picie mnie zaczęło nudzić, z tego względu nudzić. Straciłem tych przyjaciół, przestało mnie to bawić. Ale straciłeś, bo co? Bo oni już nie mieli. Moi przyjaciele się odwrócili, bo po prostu oni mieli rodziny, chodzili do pracy. I tam nieraz bywało, a Andrzej wjeżdża pijany autem o pierwszej w nocy, żeby się napić. Nie? No to dziękowali mi to. Wiedziałem, że już do nich nie mogę, do tych najbliższych przyjaciół, z którymi byłem bardzo najbardziej zżyty. Czy chłopaki się ustatkowały, a ty cały czas... Oni się ustatkowały, a Andrzej dalej jechał, nie? I nawet jak piliśmy jeszcze za singla, to tak samo bywało, że oni szli do domu, a Andrzej jeszcze dalej musiał iść pić, nie? Ja zawsze miałem mało alkoholu. Zawsze mało. I potem mówię, jeśli nawet oni i nie miałem ich już przy piciu, to byli jeszcze tacy od picia koledzy. Ale nawet oni się niektórzy powykruszali już, podchodzili, a Andrzej dalej pił, nie? I po prostu nie widziałem sensu tego picia dalej, no bo ja lubiłem się bawić, ja musiałem mieć towarzystwo. Mnie w ogóle nie urządzało podczas picia, żeby się napić i iść do domu i się położyć spać. To było dla mnie bez sensu. Ja musiałem dyskoteki za młodu, potem musiała być jakaś restauracja, musiał być ruch, musiałem mieć towarzystwo, nie?
No, czasami na tym traciłem dużo, no bo na przykład brałem wypłatę Jan do Poznania, żeby sobie towarzystwo jakieś zgruchnąć, to trzeba było poczęstować czy zaprosić, no to przyjeżdżałem bez wypłaty do domu na przykład, nie? Bo kiedyś wypłatę dostawaliśmy do ręki. W kopercie ładnie, nie? Ja pamiętam. Nie było tych znam jednego starszego ode mnie pana, który też zawsze jak dostawał wypłatę, to szedł w długą. No, tak bywało. Jak nie zdążyłem do domu donieść, to już wypłaty nie było, nie? No, także w ten sposób i po prostu już nieraz siedziałem sam w tej piwiarni, bo dużo po piwiarniach siedziałem na przykład już na końcu i tak myślałem sobie, no cholera, przecież tu nikogo już znajomego nie ma, tu się nic nie dzieje, a ja dalej siedzę i chleję, nie? I takie właśnie wtedy zaczęły mnie nachodzić właśnie te kace moralne, nie? Coraz większe, że jednak jest coś nie tak, nie? Że jednak coś nie pasuje w tym piciu moim. A to, że cię po drodze 3 razy wyrzucono za wódkę, wiedziałeś, że to chodzi o wódkę, nie? Z pracy to ci nie dało do myślenia? Nie, absolutnie. To nie, wtedy jeszcze nie. Pomyślałeś w ogóle wtedy o sobie, że nie wiem, że masz jakiś problem z alkoholem, jak nie, to się mówi? Wtedy nie. Co, byłeś obrażony na nich, że oni to ci wyrzucają? Znaczy obrażony, no wiedziałem, że mieli rację, no ale dlaczego mnie, akurat mnie, a nie kogoś innego? Bo inni piją, to... No, wszyscy piliśmy, nie? Piliśmy w 3-4, bo takie tam, powiedzmy, zespoły były w tej pracy, a to Andrzej wyleciał na przykład, nie? To tak, w ten sposób. Ale żeby mnie to coś uczyło, to nie. Ja miałem 3 razy wypadki samochodowe po pijanemu. Na szczęście nikomu się nie stało, tylko samochód ucierpiał, nie? Nawet ja nie ucierpiałem. Ale 3 razy rozwaliłem auto, za 3 razem już go nie naprawiłem. Nie? Już został sprzedany potem za grosze, już jak nie piłem. Ale 3 razy rozwaliłem. Ja po pijanemu jeździłem. Ja sobie kiedyś pojechałem do zajazdu w nocy, pijany. Jak się rano budziłem w domu, to pierwsze poszedłem zobaczyć, czy auto w ogóle stoi, bo nie pamiętam, jak wróciłem tym autem do domu. W takim stanie jeździłem. Prawa jazdy mnie zabrali. Nic to na mnie nie robiło, żadnego wrażenia. Na prostu się lubiłem bawić, lubiłem to picie i tak piłem. Ale mówię, już potem zaczęły mnie takie dopadać rzeczy, nie? Te moralne, bo podczas picia to ja nie miałem żadnych skrupułów. Ja jak zaczynałem pić i piłem, to ja na przykład nie, w pracy dlatego miałem też problemy, bo ja często przepustki brałem, jakieś wyjścia, czy nawet uciekłem i z pracy wyszedłem bez opowiedzenia się, bo mnie już praca nie interesowała. Tylko był alkohol i zabawa. Znaczy zabawa, no, picie i towarzystwo. To było dla mnie najważniejsze. Ja nie miałem żadnych skrupułów jeszcze, jak piłem na początku. Że rodzina nie będzie miała, jak przypiłem wypłatę, że nie będzie na jedzenie. Jakiś taki, nie wiem. W ten sposób funkcjonowałem i nic mnie nie uczyło. A żona wytrzymała z tobą? Wytrzymała z tego, czy była cały czas ze mną. Dopiero się później dowiedziałem, jak czyś wiedziałem, że miała takie zamiary, że nie, jeśli to nie skończy, no to chyba odejdzie, no bo już było coraz gorzej ze mną, nie, w ten sposób. Już wtedy kłamałem jak najęty, bo wiadomo, z pracą coraz gorzej, coraz gorszą pracę dostawałem, no bo ile można tych zakładów, takich szamotułach w okolicy, ile może być takich dobrych zakładów. Na początku pracowałem w zakładach, gdzie można było dobrze zarabiać, nie, i były konkretne, a potem to już tak w różnie dobywało. No, może dlatego mnie to nie nauczyły te zwalnienia z pracy, bo ja mogłem pracować w różnych zawodach, tam mi to nie przeszkadzało. Mogłem fizycznie pracować ciężko i zawsze tę pracę gdzieś znalazłem. A byłem na tyle obowiązkowy, że jednej tej pracy pilnowałem zawsze. Zawsze ta praca musiała być. Nie? Jeśli mnie wyrzucono z jednej, to tam była kwestia tygodnia, dwóch, już robiłem gdzie indziej. Nie? Nie leżałem w domu i czekałem, aż gruszki spadną z nieba. Nie? No ale to dodawało, że miałem pracę, że miałem wszystko, jak wszystkie efekty szły na bok. Bo każdy pieniądz, ja nie mogłem mieć pieniędzy przy sobie, nie mogłem mieć. Każdy pieniądz, który ja miałem w kieszeni, był przepity. Bywała taka sytuacja, że pojechałem do Poznania po części do auta, bo tam trzeba było coś powymieniać. Część części kupiłem, a za resztę, co zostało, przepiłem. I nawet na ten, przepiłem tą resztę pieniędzy i jeszcze zgubiłem te części, które kupiłem wcześniej. Nie? Także mnie pieniądze parzyły. Ja wszystko, każdy pieniądz, który miałem w kieszeni, wszystko przepijałem. Nawet zdarzało się, że i żonie wyciągałem z portfela, jeżeli tam była możliwość, nie? Żeby mieć cokolwiek, żeby się napić. Także to picie już było, zaczynało się tak destrukcyjne, że... Taka obsesja, nie? Taka obsesja, tylko po picie. Rano się nie budziłem, nie myślałem o pracy, o domu, czy na chleb jest, tylko czy mam na piwo jeszcze jakieś, czy jeszcze mogę się napić. To był tak ukierunkowany taki tunel, gdzie na końcu był alkohol i to było wszystko. Nie było żadnych skrupułów. Żadnych innych. Ale mówię, ten czas potem przyszedł, że zacząłem mnie to męczyć, nie? Ten alkohol. Bo zacząłem potem, w tych latach 90., może to było 90.,
to właśnie zauważyłem, że jednak to się nie tak, z tego względu, że w tej pracy zawsze najgorszy. Pomimo, że tam starałem się pracować, ale to tam zawsze coś zawaliłem. Że nie awansuję nigdy. Zawsze byłem na najniższych stawkach, gdzieś tam nie brany pod uwagę przy jakichś dyżurach, przy czymś, gdzie można dodatkowo zarobić, bo nie można było na mnie polegać. Bo ja mogłem się umówić, a nie przyjść na przykład do pracy, nie? Czy zadzwonić, że na chorobowe jestem, czy coś takiego. To było jedno. W domu tak samo, już atmosfera była nie za wesoła. Żona już to dawała mi do zrozumienia dość ostro, że jest nie tak. Dwa razy brałem antikol. Próbowałem, no to było więcej, ten antikol to więcej brałem pod kątem uspokojenia sytuacji w domu. Nie? To się dwa razy zgodziłem na branie antikolu. Nie? Ale to tam brałem, no bo żeby uspokoić się, skończyć antikol. Tak, bo żona chciała. To nie był mój wybór, absolutnie nie. No i mówię, te kasy zaczęły się pojawiać, zacząłem myśleć już inaczej, ale absolutnie nie miałem pomysłu na to, żeby jak to przestać, jak to zahamować. Kompletnie żadnego pomysłu nie miałem. Te kace były takie, na przykład kace, no mam taką sytuację jedną, którą pamiętam do dzisiaj, że jak wspominam, to jeszcze mam ciarki na plecach, gdzie umarł dziadek mojej żony, bardzo fajny gość, znałem go bardzo dobrze, często z nim rozmawialiśmy i tak dalej. Ja się napiłem dzień przed tym pogrzebem, nie wiem dlaczego, oczywiście chyba normalnie w pracy to poszło. I rano, dzień pogrzebu, wstałem i poszedłem na piwo na kaca. Pamiętam, że powiedziałem żonie, że wychodzę jako na piwo, na kaca i zaraz wracam, jedziemy. Nie mieliśmy auta, trzeba było autobusem jechać. Niestety, jakby piłem to piwo, to płynąłem ładnie, nie? I pamiętam, że przyszedł czas tej godziny, nawet nie wiedziałem, że ta godzina już jest. I piwialnia była dosłownie parę metrów od dworca autobusowego. I widzę, jak żona idzie z dziećmi na ten pogrzeb, a ja tu siedzę schlany. Wiesz, jak mnie to ruszyło? Wtedy po raz pierwszy mnie to naprawdę coś ruszyło. Że to nie jest to, co powinno być. Chociażby pod tym względem, nie? Że coś jest nie tak. Ale tak jak mówię, nie znałem możliwości odejścia od tego. Absolutnie. Nie było jakiegoś zakładu psychiatry czy coś takiego tam w okolicy. Czy nawet psychiatry, tak jak teraz, to nie ma. No, nie było w tych czasach. To było miasto 70 tysięcy, powiatowe miasto. Jedyne co było, to był klub abstynenta, który mnie się kojarzył z kolei z ludźmi, którzy w ogóle nie pili nigdy. Abstynenta dla mnie był ktoś, kto nie pił w ogóle alkoholu. Jakiś tam nie spotykałem się na kawkę, nie? Był ośrodek odwykowy, gdzie potem w końcu trafiłem 20 km od Szamotu, ale tam była taka opinia, że tam się jeszcze więcej pije jak na wolności. Także w ogóle nie. I tam trafiają żule, tacy, wiesz, alkoholicy, taki najgorsi. Nie? Także nie pomyślałem nawet o czymś takim, żeby tam pojechać na początku. Nie? I zupełny przypadek sprawił, że trafiłem na tą. Do tego klubu abstynenta na początku. Siedziałem w piwialni napity z kolegami przy stoliku, chyba w czterech tam siedzieliśmy. I weszło do dwóch znajomych. Jednego znałem bardzo lepiej, drugiego mniej. I ktoś właśnie z towarzystwa powiedział, że Krzysztof jest teraz już trzeźwy, nie pije. I w klubie abstynenta jest gospodarzem. A ja tego Krzysztofa może z rok wcześniej ściągałem z pitego z ulicy. Dosłownie leżał na środku ulicy z pity. Jeżeli on tak w takim stanie był i potrafił z tego sam coś zrobić, no to z miejsca do niego podszedłem i zapytałem, jak w tym klubie tam jest abstynenta, co tam się w ogóle dzieje, co to jest za instytucja. A on mówi, Andrzej, co ci będę dużo mówił? Przyjdź, zobacz. Na pewno spotkasz nie jednego znajomego człowieka czy trzeźwego. Wszyscy są trzeźwi, nic tam ci nie będzie, nic ubliża, bo to wszystko są znajomi ludzie z towarzystwa, nie? Naszego. I nie wiem, czy to trwało dzień czy dwa, postanowiłem do klubu pójść. Ale pamiętam, że tak się napiłem jeszcze najpierw dla kurażu. Mówię, jak mogę, no po prostu mi by tak było głupio iść do ludzi trzeźwych, nie? I nie dużo, ale wiem, że tam coś wypiłem i wracając właśnie z budowy, bo tam miałem po drodze, to by ten klub się mieścił właśnie pomiędzy tą moją budową, tego nowego domu, a tam, gdzie mieszkaliśmy rodziców. I poszedłem. No rzeczywiście spotkałem tam wielu znajomych kolegów, których znałem chociażby z knajp, czy z piwialni, czy skądkolwiek. Wszystko trzeźwe, ładne, czyste.
Usiadłem tam, poznałem, usiadłem, wypiliśmy kawę jedną, drugą. I właśnie od tego czasu zacząłem, a następny raz już byłem trzeźwy. Już poszedłem na trzeźwo i tak praktycznie dość często zacząłem tam bywać. I potem się dowiedziałem, będąc dopiero w klubie, że są grupy aockie, o której w ogóle nie słyszałem nigdy wcześniej, o czymś takim, że tam się właśnie też grupy, w tym klubie się odbywają te grupy aockie. Poszedłem na pierwszą, drugą, trzecią grupę. W ogóle nie mogłem się odnaleźć w tym towarzystwie, w tym wszystkim. Nawet długi czas potem było jeszcze, że jak czytałem chociażby kroki, czytaliśmy po kolei, każdy po kolei brał kolejny krok, to miałem taką tremę cholerną, że jak ja mam czytać przed ludźmi w ogóle, nie? Nie co jeszcze mówić. Nie? Także na początku było trudno z tym otworzeniem się. No ale tak jak mówię, bywałem tam dość często. Nie? Spodobało mi się. Tym się to bardzo spodobało w tym klubie z tego względu, że ten klub mi zastępował te knajpy. Było towarzystwo. To, co ja lubiłem. A do tego doszło jeszcze ta trzeźwość, nie? Że można robić na trzeźwo jeszcze. Nie trzeba chlać. Nie? Ale w międzyczasie nie trzeba jechać do Poznania. Nie trzeba do Poznania nigdzie wyjeżdżać, czy nawet iść do lokalu, szukać jej po knajpach, tylko po prostu mam po drodze, wstępuję, wypijam kawkę, gadam sobie, idę do domu trzeźwy. Jestem okej. I to mnie zaczęło naprawdę bardzo wkręciło wtedy. Nie? Chociaż zaczęły się nie do końca, bo ja w sumie 2 miesiące tam chodziłem i był kwiecień, święta. Wyjeżdżam do teścia, ale przez 2 miesiące nie piłem nic. Faktycznie przestałem pić. Nie? W kwietniu wyjeżdżamy na święta, no to jak bez politra do święta do teścia jechać. Nie? No i wziąłem politrówkę. Ale skończyło się na tym policze na szczęście. Wypiliśmy te politra, po świętach okej. Okay. I dalej znowu nie piłem, nie? Bo w ogóle nie myślałem o piciu. W maju z kolei wprowadziłem się do domu. Do tego nowego domu się prowadziliśmy. No, a że miałem tam kolegę, który mu tam trochę mi pomagał przy tej przeprowadzce i tak dalej, no to impreza. Trzeba zrobić też imprezę, kolację, prawda? A jak się można odwdzięczyć? No, alkohol oczywiście. Nie? To było takie... Nie piłem, podobało mi się to, ale jednak jeszcze gdzieś... Poświadomie ta świadomość chodziła jeszcze, że ten alkohol jeszcze musi być tam, czy tam. Nie? No i tam też wtedy wypiliśmy dość więcej, ale tam już było mocniej, bo wypiliśmy chyba po litr wódki. I jeszcze tam było mało. I jeszcze poszliśmy na miasto się dopić. Ale to już było w domu, żona na to pozwoliła, bo widziała, że coś z sobą robię wcześniej już, nie? Także już nie było takiego tam żadnego weta. I też na drugi dzień. Chociaż na drugi dzień już mi zaczęło trochę... jakieś piwko przed robotą, bo będę wszedł na drugą zmianę do pracy, ale nie. Pohamowałem się i poszedł do tej pracy i się skończyło. I przyszedł czerwiec. To był koniec czerwca. Żona pojechała do Niemiec do pracy. Wyjechała, dzieci pojechały do teściów na wakacje. I zostałem sam. I zupełnie bezwiednie w noc świętojańską, jak to jest, są te taka impreza w Szamotułach była. Zupełnie bezwiednie, bez żadnego tam celu, żeby się napić czy cokolwiek. Poszedłem na tą, do tego parku tam. A był jakiś koncert, była jakaś muzyka, pewno te wianki puszczali, taka na wodzie. A chwilę przedtem zatrudniłem się, 2 miesiące wcześniej zatrudniłem się w firmie, gdzie przedtem mnie wyrzucili z tej firmy. Ale poszedłem, powiedziałem na rozmowie z dyrektorem, że ja tutaj pracowałem już. Wyrzucili mi za alkohol, wszystko powiedziałem jak było, ale teraz nie piję i chciałbym wrócić. Nie? I na 3 miesiące mnie przyjęli do pracy. Aż do końca jakoś czerwca i miałem podpisać umowę na stałe już. Nie? A ja dosłownie 2 dni chyba wcześniej, bo to był w poniedziałek miałem być, a to był w piątek, poszedłem na tą imprezę. Żona pojechała, nie miałem co w domu robić, poszedłem sobie zobaczyć jak tam grają, jakiś koncert czy coś. Spotkałem kolegę z pracy, który zaproponował mi piwo. Mówię, a wejdziemy z Andrzej na piwo i pijemy piwko. Co tam jedno piwo może mi zrobić? To już tyle nie piłem, tyle przerw miałem. Wypiję piwko, pójdziemy do domu. Okej. Okay. Jak poszliśmy na to piwo, to ja to piwo piłem 5 dni. 5 dni totalnego zapicia. Nie, ja tylko się budziłem do lodówki, w lodówce stało 0,7 i jechałem dalej. Także zawaliłem tą robotę. Nie poszedłem do tej pracy już. Nawet kolega mnie jeden odwiedził. To pamiętam, że byłem w domu napity, przyjechał, żeby mi Andrzej przyjść. No czekają na ciebie, podpiszesz umowę, nie ma problemu. Ten jeden dzień w tą czy w tą. Ale gdzie na Andrzej miał taki miałem pociąg do Gorzowy, że nie, po prostu nie było hamulca. Ja nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje. Ja sam nie wiedziałem, co się dzieje. I po 5 dniu obudziłem się z tego względu, że ja nie jak piłem, nie jadłem.
Dlatego ja takie ciągi, co miałem po 3-4 dni, po prostu ja fizycznie nie wyrabiałem. Po prostu byłem tak osłabiony, bo nie jadłem, struty jak alkoholem, bo piłem różne alkohole. I wtedy też się obudziłem po tym 5 dniu, byłem tak struty, tak słaby. I to gdzieś było około 6 rano, pamiętam, rano wcześnie. I myślę sobie, cholera jasna, żony nie ma. Pracę straciłem na pewno już. Żona w Niemczech, sam tu siedzę. Ja to będę dalej ciągnął, to ja to THT przepiję za chwilę. Zanim ona przez miesiąc wróci, mi się skończy, kasa skończy, to zacznę sprzedawać pewnie jakieś rzeczy. Po drugie, tutaj robotę zawalam. I mówię nie. A już miałem na tyle świadomości, bo że znałem chłopaków w tym klubie abstynenckim. Już tyle już informacji trochę posiadłem, bo tam często bywałem. Poznałem nawet osobiście takiego terapeutę z tego ośrodka odwykowego w tych Harcicach, który tam czasami przyjeżdżał. I wtedy o tej 6 rano zadzwoniłem, dobrze, miałem telefon w domu już, zadzwoniłem do kolegi właśnie z tego klubu, żebym się postarał o numer do tego ośrodka odwykowego. Trwało to dosłownie szybko, tam parę minut już po tej 6 dał mi ten telefon. I ja jego się poprosiłem, bo moja mama i ten dom, gdzie miałem, to dosłownie obok tego jego zakładu pracy był. Mówię, idź potem w międzyczasie do mamy i powiedz jej, do mojej mamy, żeby powiedzieć, że wyjeżdżam do Harcic, nie? Żeby tam się nie denerwowała. Ja zadzwoniłem, wziąłem ten telefon, zadzwoniłem do Harcic, do tego zakładu i przedstawiłem sytuację, że jestem sam w domu, zapiłem strasznie i sobie sam nie poradzę. No, potrzebuję ratunku, bo sobie sam nie poradzę, nie? No i powiedzieli, że mam przyjechać. No to z miejsca wstałem, jeszcze miałem tak w butelce setkę wódki, bo została z poprzedniego dnia, tą setkę resztę wypiłem, żeby się lepiej poczuć. Spakowałem tylko w neseser rzeczy najbardziej potrzebne i był taki pociąg, kursował właśnie, taka linia była dość krótka, na odległości 50 km. I właśnie tym pociągiem musiałem jechać, tam było, pamiętam, że chyba coś koło 8 godziny. Poszedłem na ten pociąg, się jakoś dostałem i pamiętam, że już siedziałem w pociągu przy oknie i na peron wjechała moja mama. Rowerem mnie przyjechała i mnie kiwała, żeby chciała mnie z tego pociągu wyciągnąć. Myślała, że jedziesz do Poznania do chłopaka. Nie, pewnie. Ona wiedziała, gdzie jadę. Mhm. Ale to wstyd, że syn jedzie do Harcic. Nie? Okay. Na tej zasadzie. Jak synek pojedzie do Harcic, do tych pijaków, do tych żuli, co tam siedzą? Na tej zasadzie, ale powiedziałem nie. Tylko pamiętam, pokiwałem, dobrze, ten pociąg długo już nie stał. Pokiwałem jej tylko i pojechałem. Nie? Droga do tego, potem z tego miałem jakieś 3 km przynajmniej do przejścia jeszcze od tej stacji kolejowej do tego ośrodka. Kolega mi poradził, żeby nie iść przez miasto dookoła, tylko takim skrótem przez pola. To uwierz mi, że myślałem, że umrę na tym polu tam. Nie dość, że skasowany, nie wziąłem sobie nic do picia, bo nie pomyślałem o tym. Od 5 dni nie jadłem, a to był czerwiec, paruwa niesamowita, więc ja szedłem prawie, że po kolanach, chwilami. Ten neser był tak ciężki, się zrobił, że ja mówię, no, gdzie ten ośrodek jest? Co przechodziłem, patrzę jakieś dachy, mówię, może tutaj. Patrzę jakieś gospodarstwo rolne, nie to. W końcu doszedłem do tego ośrodka, trafiłem tam. Ale doszedłem, tak się wchodziło po 5 stopniach, takie półpiętro, to na połowie usiadłem i mówię, dalej już nie idę, bo już nie, po prostu nie miałem siły iść dalej. Dostałem kawy zbożowej, zimnej do napicia, poszedłem do lekarza, lekarz mnie zbadał, no i przyjęli mnie do tego ośrodka wtedy. Trafiłem od razu pod kroplówki na detoks, jeszcze był taki, korytarz był przedzielony dyżurkami, także połowa korytarza właśnie ten detoks, a w drugiej części mieszkali już ludzie, którzy tam dłużej tam przebywali. Na tym detoksie spędziłem chyba jakieś 5 dni, myślę, bo to po tylu latach to już trochę czasu minęło od tego czasu. 5 dni minęło. Dostaliśmy już zgodę przejścia do tej reszty grupy, tam dołączenia do tych, dostaliśmy ciuły z powrotem swoje, bo tak to w piżamkach i tylko właśnie tylko na ten, do tej dyżurki, tam mieliśmy swoją stołówkę i wszystko. Nie? Nie mogliśmy opuszczać tego detoksu. I dostaliśmy te ciuchy, miejsce w pokoju tam, w którymś dostałem. I dostałem informację od tych pielęgniarek, że jestem przyłączony do grupy dla pracujących.
i będę jeździł, zbierał porzeczki. Strasznie się tkurzyłem wtedy. I przyjechałem tutaj, żeby zbierać porzeczki, bo ja mówię, robotę mam dosyć w domu. Taka terapia to mi nic nie da, żeby tu siedzieć tylko po to, żeby porzeczki zbierać. I pamiętam, taki wkurzony siedziałem przed tym ośrodkiem i wyszedł ten właśnie terapeuta, którego ja poznałem w tych szamotułach. A on tam był głównym terapeutą na tym ośrodku. Podszedłem do niego i mówię, słuchaj Kaziu, bo to Kaziu było na imię. Ja tu nie przyjechałem po to, żeby porzeczki zbierać, bo mnie takie coś nic nie dam. A będąc na tej jeszcze detoksie, tam rozmawiałem z pielęgniarkami i tak dalej, że jest tutaj właśnie terapia, że jest grupa terapeutyczna, która pracuje nad tym. Bo była też część właśnie osób takich, jak mnie proponowali, że przyjeżdżali, wiesz, detoks, tam trochę posiedzieć, odpocząć właśnie na jakieś porzeczki, na coś, no i wracali. Nie? A ja się nakręciłem już na tą terapię. Myślałem, że pójdę to z marszu przejdę na tę terapię. No i wtedy do tego Kazia mówię, że mnie zależy na terapię, że chcę iść na terapię, a nie na zbieranie porzeczek, bo to mi nic nie da. I wiem, że się zastanowił z tego względu, że to była ostatnia grupa przed urlopem. Po tej grupie już były cały ośrodek szedł na urlop i osoby właśnie były, tylko takie najgorsze przypadki zostawały, resztę by do domu delegowali. I terapia już trwała. Także mówi, no spróbuję coś zrobić, bo mówi, no terapia już trwa w tej chwili, nie? Ta grupa terapeutyczna. No ale dostałem informację wieczorem już, że na drugi dzień przychodzę na grupę terapeutyczną. Już zostałem przeniesiony do piętro niżej, pamiętam, do tych kolegów, do tych reszty grupy terapeutycznej, bo oni zajmowali inne piętro. No i zacząłem chodzić na tę terapię, nie? Też na początku nie wiedziałem w końcu, co to w ogóle jest, bo ja tylko ze słyszenia wiedziałem o tej terapii. W ogóle chodząc nawet do tego klubu czy na AA, mało się na ten temat mówiło wtedy. Na temat terapii jakiejkolwiek. Nie? Czy rozmów z psychologiem, czy coś takiego. To było przerabianie kroków i to było wszystko na tej zasadzie. Nie? I tam szedłem tą terapię. Dopiero zobaczyłem, co to jest grane. Ona też się opierała na krokach, ale bardziej zbudowane to wszystko było. Nie? No i tam dopiero zacząłem rozumieć niektóre mechanizmy i tak dalej, co mną kierowało i te moje zachowania wszystkie i jakie błędy popełniałem. Nawet już te szczęśliwiejąc przez ten pół roku. Powiem ci, że ta terapia mi bardzo dużo dała. Naprawdę to był okres, że coś czego się nigdy nie spotkałem wcześniej. I tą terapię robiłem chyba 5 tygodni, bo po tygodniu jakoś szedłem. Myślę, że około 5 tygodni. W międzyczasie powiadomiłem zakład, ten, który tam miał pracować, że jest na takim odwyku. I przerobiłem te 5 tygodni. Żona w ogóle, jak wróciła z Niemiec, to ja jeszcze byłem na terapii. Jak usłyszała, że jestem w Harcicach, to myślała, że na jakąś delegację pojechałem. Nie? W ogóle, bo myśmy kontaktu nie mieli, no bo nie było tak, ona miała tam telefony w Niemczech. Mhm. Także nie wiedziała, co się ze mną dzieje w ogóle. Ale przyjechała do mnie tam, pamiętam już pod koniec, wszystko było ok, także nie było tam żadnych problemów. No i po skończeniu tej terapii nie wypiłem już kropli alkoholu. Wyszedłem po tych 5 tygodniach i zrozumiałem bardzo dużo, co tam mi powiedziano. Po prostu chciałem to zrozumieć i zrozumiałem. A to było 30 lat temu? To było 30 lat temu. W czerwcu będzie 30 lat minie. Kawałek czasu. No to młodym chłopakiem byłeś jeszcze jakiś. 33 lata miałem w tym czasie. Nawet takie było, jak wszedłem do tego klubu, poszedłem i to chyba na drugim tam mojej grupie, jak poszedłem na AA. Podszedłem do bufetu po kawę kolejną, sobie zamówić. I stanął taki facet tam, starszy ode mnie trochę, i mówi, o, coraz młodsi do tego klubu przychodzą tutaj. Nie? Niedługo dzieci będą przychodzić. Nie? Także byłem tam jednym z młodszych. Nie? Chociaż na terapii byli młodsi ode mnie jeszcze. Nie? Ja miałem wtedy 33 lata. I właśnie wtedy, jak po wyjściu z tej terapii, już nie wypiłem ani kropli alkoholu do dzisiaj. A jak się odnalazłeś, jak wróciłeś na stare śmieci tam do siebie? Powiem ci tak, w zakładzie nie było żadnego problemu, bo tak jak mówię, miałem kontakt, ja wróciłem rano, przed południem wróciłem z tej terapii, a na 14 szedłem do pracy już, nie? Normalnie podpisano ze mną umowę, nie było żadnego problemu, nie? W domu też oczywiście nic na ten temat nie było mówione, że coś nie tak, no bo z jakiej racji, nie? Że wszystko jest dobrze, na razie. Z kolegami z tymi z piwka musiałem pozrywać, no niestety zerwałem zupełnie kontakt, nie? A ciężko ci to przyszło, czy bez problemu raczej? Powiem ci, że tak jak mówię, ja po wyjściu z terapii nie miałem ochoty się napić.
Do tej pory nie miałem ochoty się napić. Nie miałem takiego sygnału, żeby ach, kurde, wypiłem sobie piwo, czy tam coś. Nie. Nie było łatwo, bo na przykład wracając z pracy, ja musiałem przechodzić koło piwiarni, gdzie obok tam 2-3 metry od chodnika było grudek piwny, to był sierpień, koledzy siedzieli, wołali, zapraszali na zimne piwko. Nie, wtedy już wiedziałem, że nie będę pił. Jeszcze wiedziałem, nie wiedziałem. No, wiedziałem, że nie chcę pić w ten sposób. Bo na terapii było parę takich rzeczy zrozumiałem, które wcześniej nawet jak przez te pół roku ten wyjazd do teścia z tą flaszką, czy ten spotkanie z kolegą, to było oglądanie za siebie się cały czas. Ja nie piłem, ale zamiast patrzeć do przodu, to się obracałem, co tam z tyłu jeszcze było, nie? A na terapii, tak jak na terapii zostawiłem cały ten bagaż, te całe chlanie, to wszystko tam z tyłu na terapii, po wyjściu w ogóle tego nie roztrząsałem, nie rozbijałem. Nauczyłem się mówić nie stanowczo, przed podstawą. Wtedy jeszcze było, do teścia jadę, no jak bez tego, nie? Teraz potrafiłem wjechać i powiedzieć nie, dziękuję, nie piję. Wcześniej tego nie umiałem, nie? Na przykład. Jedna taka rzecz, która wyszła, coś podobnego powiedział Dobgir u ciebie na rozmowie, bo to słyszałem, to coś takiego jak, że rano stajesz, poprawiasz sobie grzywkę czy przedziałek. I się odpierdalasz od ciebie, nie? To u mnie to zupełnie trochę inaczej. Ja to usłyszałem dopiero niedawno u ciebie na podcastach. Ja na terapii było coś takiego jak te małe kroki. Codziennie mówić sobie, że dzisiaj nie piję, nie planować i tak dalej. To mi bardzo weszło. I druga taka rzecz była, że mieliśmy sobie, każdy z nas wiadomo jak pił, nieraz różnie niechlujnie wyglądał. I miał sobie wybrać jedną rzecz, którą zaniedbywał pijąc, a chciałby teraz zrobić jako trzeźwy człowiek, żeby poprawić swoją wizerunek swój. No mnie wtedy skoczyło od razu, żeby się golić codziennie. Tak potem się zdeklarowałem na tej terapii. I powiem ci, że mija 30 lat, jak nie piję i mógłbym na palcach ręki policzyć te dni, kiedy ja się przez 30 lat nie ogoliłem. Golę się do dzisiejszego dnia. Nieważne gdzie jestem i co robię. I przy okazji patrząc sobie w lusterko, już teraz nie mówię. Wtedy mówiłem jeszcze. Andrzej, dzisiaj nie pijesz. Rano. Ja dużo wyjeżdżam pod namiot. Latem wędkuję i ja jeszcze pod namiot sobie sam wyjeżdżam. Ja kiedyś jeździłem z dziećmi, żona nie lubi namiotu, więc nie jeździ ze mną. Dzieci powyrastały, jeżdżą trochę ze swoimi dziećmi. A ja jeżdżę powędkować, pobyć na tydzień czasu, co roku na wakacje wyjeżdżam. Jeździłem w takie miejsce, to był plac, tylko las, kawałek lasu wydzielony z jeziorem, że tam jest biwak. Tam nie było prądu, nie było wody, tylko był taki kibelek drewniany postawiony, żeby można się załatwić było. I ja tam rano, codziennie, kąpiel w jeziorze i golenie w tym jeziorze. To mi tak weszło, ja się do dzisiaj codziennie golę. Jedynie co miałem przerwę, 4 dni jak leżałem, miałem dość silny atak rwy kruszowej, nie mogłem się w ogóle poruszać. To pamiętam, że córka że na końcu mi ogoliła, mówi, tata, jak ty wyglądasz? Nie? Ja jestem zawsze ogolony. Zawsze czysty i ogolony. Nie? Tak to weszło mi. Dlatego jest to coś właśnie, jak mówił ten Dowgirt. Golę się rano, patrzę sobie w lusterko, wiem dlaczego to robię codziennie, przez te 30 lat i się od ciebie odpierdalam i mam święty spokój. W życiu miałem wiele spraw, które by mogłyby spowodować picie, chociażby śmierć matki. Zmarła praktycznie na moich rękach, bo była bardzo chora i zostałem tam wezwany trochę wcześniej i zdążyłem tylko dojechać, zrobiła 2 czy 3 oddechy i mi zmarła. Nie? Naprawdę cały się trząsłem wtedy, bo pierwszy raz taki coś widziałem, taką śmierć. Nie? Czy wesela dzieciaków, syn wesele, córka wesele. Nawet nie ruszyłem szampana. Nic, kompletnie nic. I nie mam ochoty na nic. A przecież żyję normalnie. Normalnie funkcjonuję. I chodzę na spotkania integracyjne z ludźmi, gdzie piją. Nieraz tych pijanych kolegów odwożę do domu jeszcze. Nie mam ochoty na nic. Nigdy nie miałem ochoty, żeby się napić. Przez te 30 lat. I przyjeżdżasz nawet, widzisz, do Warszawy, do Sekielskiego tak, ze swoją wnuczką. Tak. Jeszcze coś chciałem powiedzieć na ten temat. W jednym z rozmów twoich wywiad miałeś ty z panem Nowakiem, ba?
Możliwe. No i jakaś redaktorka z panem miała wywiad. Mniejsza z tym. Wymówiliście o sobie. Zadała wam takie pytanie, co wy macie z tej trzeźwości, że wytrzeźwieliście? Ja miałem taki przykład, wtedy mi się zapalił taki przykład, kiedy pojechałem właśnie pod namiot do Łagowa, tak fajna miejscowość przy granicy niemieckiej, i trafiłem na zlot motocyklistów. Całe miasteczko zawalone motorami, motocyklistami, oczywiście picie totalne. I ja tam takiego gościa znalazłem, tylko miejsce, kawałek miejsca, żeby się w ogóle rozbić. I tam było właśnie 5 namiotów było tych motocyklistów. I to była sobota. Tam jeszcze były koncerty pożegnalne, bo to do niedzieli tylko trwało. Niedziela przed południem, oni już tam się pobudzili trochę, a w nocy słyszałem, bo tam siedziałem trochę, że schodzili się dość późno, przychodzili ci moi sąsiedzi na ty obok. Wszystko już się podpite mocno. I na drugi dzień pozwijali się, tam stali przed południem, pozwijali te namioty, trochę ogarnęli się, ale wszyscy siedzą i w kółeczku siedzą sobie tam, gadają, ale nie wyjeżdżają. Nie? A mnie zależało, żeby wyjechali wcześniej, bo chciałem sobie namiot przenieść. Ale patrzę, że coś krąży między nimi. Nie wiem, flaszka? Nie, ale co to jest? Alkomat. Jak się okazało, jak się potem z nimi zgadałem, to na rogatkach miasta stała policja i kontrolowała ich. Nie? To oni alkomatem sobie dmuchali, który może jechać. I tak po kolei dopiero wyjeżdżali. Nie? I wy widzicie, a ja mogę w każdej chwili wsiąść i jechać. Też tak zawsze, jak jadę samochodem i widzę, że jakaś kontrola jest policji, to sobie myślę, kurde, no nie ma w ogóle cienia ryzyka, nie? Że coś... No właśnie, a to już nie chodzi o samą jazdę, to chodzi o wolę styl życia. No tak, że w każdej chwili mogę wstać wolność i taka. Funkcjonować. No. Mogę być odpowiedzialny, mogę iść coś załatwić, czy do pracy, czy tak dalej. Wiem, że nie jestem związany z tym alkoholem, nie muszę myśleć, czy ja mogę iść, jak wyglądam, czy odpowiednio, czy nie. W każdej chwili jestem funkcjonalnym człowiekiem. Zdrowym człowiekiem funkcjonalnym. Też sobie długo powtarzałem coś takiego, że jak czasem się trafiała mi, to cały czas mi się trafia jakiś taki jedna, dwie noce, że słabo śpię i śpię na przykład, nie wiem, 3 godziny, bo się wybudzam i po prostu nie mogę zasnąć, to nawet jak się budzę w nocy, to myślę, kurde, mówię, ale zajebiście, bo i tak nawet jak będę po tych 3 godzinach zmęczony, śpiący, to nie będzie tak chujowo, jak było kiedyś, kiedy wstawałem na kacu i no po prostu nie chciało mi się żyć, nie? No więc właśnie. No, takie drobne rzeczy, nie? Takie drobne cieszą. No nie, robią różnicę. No, a mnie do tego zaprzestania picia nie skłoniły jakieś sytuacje właśnie dramatyczne, czy stan zdrowia, czy cokolwiek. Ja do dzisiaj cieszę dobrym zdrowiem, nie narzekam i mogę funkcjonować fizycznie. Trochę masz farta, muszę przyznać. No, bo tak grzałeś na pusty żołądek latami, no to... No, chlałem, bo to mówię, ja nie jadłem nic. Nie wiem dlaczego, czy nie miałem apetytu, czy po prostu mi było żal czasu na to jedzenie. Po prostu nie jadłem, no. I mówię, do tej pory nie mam, nawet potem, ja mówię, pracując, nawet przestałem pić, to robiłem sobie badania różnego rodzaju, nie miałem żadnych problemów, że tam, czy z wątrobą, czy cokolwiek. Jestem cały czas zdrowym człowiekiem, nie pijąc. I żeby tak zostało jak najdłużej, żebyś do tego czerwca dociągnął. Dziękuję, i później, i życzę ci, żebyś liczył później kolejną 30. No opy, chyba już nie zdążę, no, ale wszystko możliwe, wszystko przed nami jeszcze. Medycyna się rozwija, można żyć długo całkiem. Tak. Dziękuję, Andrzej, że przyjechałeś. I dziękuję, zapraszam również wszystkich Państwa na następny odcinek. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.